Siemaneczko widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, troszeczkę inaczej, bo z pokładu JCB ładowarka, tak to nazwijmy, teleskopowa po prostu, bo tak się nazywa, pożyczona od sąsiada, tego co zwykle. A wy napiszcie hashtag JCB, a wam szybkie serduszko. Zobaczymy, ile osób będzie w stanie poprawnie napisać ten hashtag. No, także takie oto wyzwanie dla was. Mamy prawie 151 tysięcy widzów, jak to oglądacie najprawdopodobniej prawie 152 tysiące, bo te filmy troszeczkę są nagrywane na zapas, bo mam problemy z komputerem i chcę je wszystkie poogarniać. My sobie pojedziemy tędy i pewnie się zastanawiacie: Heros, ale po co ty to kupiłeś? Jak to wszystko się rozwinęło z tematem gospodarstwa, bo był geodeta, wybieraliście to i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, Fortera stoi, będzie wszystko podpinane, ja burty ogarniałem w przyczepach przed zaczęciem nagrywania tego wszystkiego. Płot, jak widzicie, został troszeczkę dalej ogarnięty, te przęsła i to wszystko jest cały czas dowożone. Firmy budowlane jeszcze nie ma, ale odtąd, tak dokładnie od tego miejsca będzie, to tu już płotu nie będzie, płot dopiero będzie gdzieś tam dalej, dotąd, prawie że dotąd będzie obora, jak sami widzieliście mniej więcej te projekty, i tutaj musimy ziemię wybrać na fundamenty. Nie będę dawał zarabiać jakiejś firmie budowlanej, która po prostu będzie brała duże pieniądze. Oczywiście wylewki, no to betoniarka będzie musiała przywieźć beton, także firmę budowlaną, akcję zobaczycie pewnie w kolejnym odcinku. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało, a dzisiaj po prostu sami na własną rękę sobie pozbieramy to wszystko. Ja jeszcze mam do odebrania nowy nabytek, bo dzwonili do mnie z sklepu, gdzie sprowadzają maszyny, no i tam jest też skup, dlatego sobie pojedziemy. Dawno nie robiliśmy 30, tylko ja się boję, widzowie, że 30 nie za bardzo dałaby radę z tym nowym nabytkiem. Nie jest to jakaś tam, nie wiem, niewielka rewelacja tak naprawdę. Możemy pojechać MTZ-em, bo później tak czy siak Z-torkiem Forterą będziemy sobie działać, bo tą ziemię trzeba troszeczkę dalej wywozić. Też tej ziemi trzeba troszeczkę nazbierać, bo to nie jest tak mało. Jak wiecie, no fundamenty, żeby były wylane, no nie może to wylać tak po prostu na ziemię, tylko musi być to lekko wkopane. Zobaczycie zresztą efekt zaraz, jak to będzie wyglądało. Bo nie będziemy robić, nie wiem, magicznych dziur poprzez rysowanie terenu, tylko poprzez prawdziwe kopanie ziemi, że będziemy łyżką zbierać, będziemy łyżką ładować i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, moje zboża, tutaj kartofelki akurat sobie rosną, wszystko mam obsiane. Jeżeli chodzi o jeszcze kukurydzę, bo to jest tylko ważny temat, nie mamy siewnika do kukurydzy, a dla krów, no, kiszonka po prostu była wymagana, też silos na kiszonkę będziemy musieli gdzieś sobie ogarnąć, jak już skończymy temat obory. Nawozy, no to mieliśmy to wszystko kupione w poprzednim odcinku, także nawozy będziemy sobie rozsiewać. Na pewno też jest temat, jak zaczniemy ten temat budowy, no to może po temacie budowy zaczniemy wjeżdżać sobie w pola. Nie śpieszy nam się tak, ale na pewno z kukurydzą też temat pasowałoby zacząć. No najlepiej to by było w przyszłym tygodniu to wszystko ogarnąć, co dla was by było po prostu w przyszłym odcinku. Nie wiem, kiedy będzie firma budowlana, nie wiem do tego, bo nie chcę na razie tłumaczyć, jak to będzie wszystko wyglądać. A my dokonaliśmy zakupu takiego rozsiewacza, jest to opłacone. Czy było to drogie? Nie. Jest to ściągane? Tak, jest to ściągane. Deseczki, jak widzicie, w dobrym stanie. Tutaj, jeżeli chodzi o blacharkę, no to też powiem wam, że bardzo fajnie to wygląda. Nie jest to jakaś nowoczesna, nie wiadomo jak maszyna, ale na moje gospodarstwo mi to na spokojnie wystarczy. Były też opcje, żeby brać Kubotę. Ale tutaj mamy zaczep do przyczepy i no jest to wygodne, po prostu podczepiamy sobie jakąś mniejszą przyczepkę, gdzie dajemy sobie tych big bugów. Nie wiem, nawet i dwa, no na takie kawałeczki co my mamy, to nie oszukujmy się, ale ja nie będę brał, nie wiem, przyczepy pełnej big bugów, bo ja nie mam pola, żeby miało, nie wiem, 20 hektarów powiedzmy, żeby jechać i to wszystko obrabiać. Też szerokość robocza 28 metrów, jeżeli chodzi o ten zestaw, powiem wam, że jest fajna. Do MTZ-a kolorystycznie fajnie pasuje, jeżeli chodzi o zestawik, do Z-torka też, ale raczej MTZ-a będziemy sobie wykonywać po prostu, widzowie, prace związane z rozsiewaniem nawozów w tym roku. Czy do wapna to służy? No raczej do wapna, widzowie, będziemy sobie pożyczać taki rozsiewacz specjalny, który ma to wszystko inaczej poustawiane. Albo będziemy ogarniali sobie rozrzutnik do wapna, który też można by było to jakoś tam... To jest, widzowie, ciężki temat, który nie wiem, kiedy będzie poruszany. Jak na razie wracamy na gospodarstwo, zajmujemy się wykopkami. Oborę wybraliście, którą mamy stawiać, będzie ona podłużna. Także tamten poprzedni projekt też został odrzucony. No tutaj też, jak widzicie, no te pola wszystkie sobie fajnie rosną. Tutaj akurat są łąki na tym obszarze. Ja sobie chyba to postawię do przodu, albo pojedziemy go dać od razu koło tych. To wam bym te big bugi pokazał, jak rozładowałem sobie fajnie. Dobra, pojedziemy w tamto miejsce, to wam pokażę jeszcze te big bugi. Bierzemy sobie Z-tora, na pewno będziemy sobie podczepiać do tych dwóch przyczep, gdzie mamy ponakładane znowu te burty, bo tam mieliśmy porozstawiane je wcześniej,
były sobie w garażu. No bo jednak do nawozów, no to lepiej było sobie po prostu zrobić tak jak zrobiłem. Tutaj ten traktor nie będzie w niczym przeszkadzał. Tutaj też wam pokażę jeszcze ten kawałeczek pola. Tutaj też wam nie pokazywałem, tutaj może stać to byle jak, bo jak widzicie, miejsca jest, a miejsca, no ładnie się prezentuje, no nie? Zresztą w porównaniu do tego poprzedniego, to on jeszcze jest na gospodarstwie. Tutaj też mamy obsiane, wszystko jak widzicie sobie rośnie. Ten kawałeczek trawy trzeba będzie inaczej ogarnąć. Ale to jest jeszcze temat osobny. Kury, jak widzicie, bardzo dobrze mają, nowe maszyny stoją, te big bugi sobie stoją. No, mamy taki rozrzutnik, także troszeczkę stary. Jeżeli chodzi o rozsiewacz, który mieliśmy wcześniej, którym wam nie pokazywałem go. Ej, ten gość to zabierał ten rozsiewacz, czy nie? Bo ja już powiem wam, że... Chyba widzowie ten alebrony nie zabrane. To młody by coś handlował? Nie wiem, widzowie. Dobra, bierzemy sobie na razie forterkę. Dobrze mówię? Jak najbardziej dobrze mówię. I Łogiń. Ten film oglądacie, widzowie, w czwartek, czyli w rozpoczęcie roku szkolnego. I jakby nie patrzeć, także już ta laba gdzieś tam się kończy. Nawet w 100% się kończy. No chyba, żeby to gdzieś niedługo zdalne, to będziecie mogli tak czy siak sobie siedzieć w domu. Możecie napisać ogólnie w komentarzu, czy wolicie zdalne, czy wolicie po prostu chodzić do szkoły, tak jak to się chodzi zazwyczaj. Dobra, podczepiamy sobie kable, sprawdźmy sobie tylnie kable, bo tu główną będziemy jeździć, żeby żadnego problemu później nie było. No i teraz tak, żeby nie zajechać tej ładowarki teleskopowej, no bo wiadomo, ona nie wiadomo ile mocy nie ma. Dobra, czekajcie, ja bym się ustawił w tę stronę i tutaj będę sobie jakoś jeździł. Dobra, zgaśmy ciągnik, bo teraz to nie jest nam potrzebne. Musimy opanować, jak to wszystko zbierać. Ja muszę sobie ogarnąć jeszcze sterowanie tego wszystkiego. I idę jeszcze, widzowie, się napić i będziemy mogli sobie ogarniać, bo jeszcze muszę zobaczyć z projektu dokładnie, w których miejscach to sobie pozbierać, także ja sobie to zobaczę. No i dobra, widzowie, nawet jak w tym miejscu jestem ustawiony, to dajemy sobie to tyczkę do góry. I teraz tak, trzeba nam tutaj delikatnie cofnąć i możemy sobie odtąd już tak naprawdę zbierać tą właśnie ziemię. Od tego momentu mniej więcej, bo tutaj będzie wjazd. No i tak powiem wam, że dużo my nie musimy tego zbierać, dlatego ja mam tą ustawianą ładowarkę, powiem wam, że właśnie w tą stronę. No bo tak, tak po prostu mi pasuje. Czy to jest już 100%? Powiem wam, że nie wiem, 2600, jeżeli chodzi o pojemność ładowania. Tutaj nie patrzcie, widzowie, na gotówkę, ze względu na to, że ta gotówka w ogóle nie ma żadnego tam gdzieś tam, nie wiem, no porównania do serii, bo to tak po prostu ta seria nie działa. Coś troszeczkę za słabo nam to zbiera, widzowie, wiecie. Też ta ziemia, no, jest ugnieciona, także tutaj nie jesteśmy w stanie za bardzo zrobić tego jeszcze w inny sposób, żeby nam to zbierało, bo najlepiej to by było mieć koparkę, tylko jak wiecie, to koparki nie posiadamy. Tu w okolicy też, oprócz właśnie takich firm budowlanych, to koparek nikt nie posiada. A ja to mam chyba źle troszeczkę poustawiane, widzowie, bo musimy sobie zrobić tutaj oczywiście coś takiego i chyba teraz będzie nam po prostu ta łyżka głębiej troszeczkę kopać, tak mi się wydaje przynajmniej. Aha, dobra. Czyli miałem to po prostu źle ogarnięte. No i tutaj ziemi jest do wywiezienia od groma. Także widzowie, ten odcinek będzie taki troszeczkę, nie wiem czy będzie dłuższy, bo ja też nie chcę wam wszystkiego po prostu pokazywać. To wożenie ziemi i to wszystko raczej nie jest temat nie wiadomo jak ciekawy. No ale jak widzicie, też macie delikatne przedstawienie moda, którego widzicie tutaj na ekranie. Nazywa się to Terra Mod. Jeżeli komuś jest potrzebny i chciałby takie podobne akcje sobie porobić, no to wystarczy sobie wpisać Terra Mod i po prostu to macie. Ciekawostkę wam powiem, że nie działa to z modami. Czyli jeżeli macie jakąś tam łyżkę czy cokolwiek z modów swoją, czy jakąś, o kurde, to chyba będzie krzywo trochę, czy też jakąś koparkę, czy nie wiem, czy ładowarkę, czy coś w tym stylu, no to widzowie, to nie działa. Także musicie to wszystko robić na oryginalnej gdzieś tam ładowarce, ładowarce teleskopowej, czy nie wiem, czy łopatą, czy coś w tym stylu. No bo inaczej po prostu wam to nie pójdzie. I też w top 10 modów tygodnia pytałem was w poniedziałek, czy chcielibyście poradnik, jak zrobić te realne ścierniska, czyli większe, jak wgrać ugniatanie ścierniska, jak zrobić większą słomę na każdej mapie. Także nie wiem, bo jeszcze tego odcinka nie było, dopiero on będzie za no, ponad, no prawie 2 godzinki. Także widzowie, jak napiszecie dużo komentarzy, że po prostu chcecie taki odcinek poradnikowy, no to ja oczywiście go będę robił. Coś takiego zbieramy, to wszystko będzie później wyrównane, tutaj też będzie piasek sypany, dlatego jakby to wykopiemy, to jest na razie bez różnicy, no ale trochę tej roboty mamy, jakby nie patrzeć.
I dlatego mówiłem sąsiadowi, że, znaczy sąsiadowi, temu koledze, co po prostu mi pożycza to JCB, że to no, nie będzie taki krótki temat, tylko po prostu ja muszę ją wziąć na jeden dzień. Jak się wyrobię w jeden dzień, to będzie spoko, jak się nie wyrobię. On mówił, że jemu to jakoś za bardzo nie jest potrzebne. Także na razie możemy sobie na spokojnie tym działać. O. Słuchajcie, bo to trzeba opanować to troszeczkę inaczej, bo teraz, o, widzicie? I teraz jest lepiej. Trochę nierówno w dalszym ciągu, no ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić równo, jak widzicie, no mniej więcej pod fundamenty jakoś to będzie wyrównane później, tu jeszcze wiecie, no będzie dowożone tego, tamtego. Najlepiej to by było wziąć większe przyczepy, tylko ja nie mam, widzowie, dokładek do tych przyczep, także tu jest lipa. Chyba żebyśmy szybko pojechali w jedno miejsce i może by się udało nam te dokładki ogarnąć do tych przyczep, tylko że to nie wiem, czy to... Nie, widzowie, ja zadzwonię tego gościa, który miał kiedyś te metalowe burty i zobaczymy, czy on by miał pasujące do tych przyczep i wtedy będziemy mogli coś troszeczkę więcej załadować. No bo jak na razie to jest śmieszne, żeby wozić takim traktorem takie małe ilości ziemi. Ja sobie to zgaszę, przedzwonię właśnie do gościa, idę po telefon i będziemy ogarniać. Może akurat większe będzie się dało założyć. Trochę czasu minęło, udało się ogarnąć. Ja musiałem jeszcze jechać po te burty, ale tego wam już nie nagrywałem. Dobrze mieć takiego po prostu gościa na wsi, który gdzieś tam ogarnia te burty. On ma też stare przyczepy i to tak naprawdę druga tyle tych burt jest, także pojemnościowo one się zwiększyły, te przyczepy, prawie dwukrotnie. To wam mogę już powiedzieć, zobaczymy jak teraz Zetor będzie dawał radę, no bo to jednak ziemia o taka troszeczkę waży na pewno, także tej ciężkości mu tutaj doszło i to dosyć dużo. Dobra, bierzemy sobie znowu w dół. Powiem wam tak, no trochę roboty jest, ale tutaj jak sobie zrobimy to sami, no to przynajmniej będzie taniej odebranie tej ziemi, niż właśnie jakbyśmy mieli firmę zatrudniać, którzy by to zrobili najprawdopodobniej innymi maszynami i bardzo prawdopodobne, że to by było dużo szybciej zrobione, no ale co zrobisz? Lepiej gdzieś tam zaoszczędzić i zrobić to samemu, jak mamy takie możliwości, szczególnie, że tą ładowarkę teleskopową, no to tylko jest kwestia zalania paliwa i tam, nie wiem, śpiwo się mu da za to, że po prostu, że gdzieś tam nam to pożyczył i tyle. Dobra, podjedźmy sobie, o. Też opanowanie tego zbierania, to jest, widzowie, kurde, nie wiem ile tu nawet kursów my zrobimy. Zaraz zobaczycie, jak ja to będę, bo ja też z gościem jestem dogadany, który tej ziemi potrzebował, bo nie wiem, coś on będzie sobie równał teren, czy coś takiego i kazał mi właśnie do siebie to przywozić. Czekajcie, bym co zrobił, o. Tutaj znowu chyba po dwie łyżki. Aha, dobra, bo tu już się więcej nie mieści. Czyli jeszcze jedną łyżkę będę mógł sobie ogarnąć. Kurde, tak trochę powiem wam, że nierówno to jest, ale mam wrażenie, że później może się będzie dało jakoś to jeszcze łyżką przejechać i jakoś delikatnie chociaż to podrównać, no bo to widzicie, no to trzeba naprawdę mieć też precyzję, żeby to ogarniać, a szczególnie, że z takim modem jak teraz działamy, no to nie zawsze ta precyzja, o widzicie, wychodzi. Wystarczy położyć łyżkę troszeczkę niżej i ten mod już działa na zasadzie takiej, że po prostu uzupełnia łyżkę, bierze z najbliższego miejsca. No nie jest to idealnie zrobione, ale tak działają te mody po prostu. Dobra, mamy pełno. Oj, nie w tą stronę pojechałem, jakby walnął boc i przyczepę, to widzę, jakby był problem. Nie będę jej zostawiał tak do wysięgniku wysoko. Po prostu sobie ją opuścimy, tą naszą łychę. No i lecimy teraz w to miejsce, zobaczymy, czy Zetor będzie dawał radę. Ile tutaj mamy? Mamy 22 tysiące litrów 200, no dosyć sporo. Ja bym sobie przetestował z miłą chęcią ten przejazd. Mamy dwa przejazdy. Zobacz, 135 koni i on tyle ziemi ciągnie bez problemu, to aż dziwne, ale... No ale jak widzicie, tak to działa. Tutaj powiem wam, że przejazdowo będzie dosyć fajnie, bo mamy teraz dwa spoko przejazdy zrobione. Wiadomo, że kombajner też na przykład będziemy się tutaj mieścić. Tu robimy sobie łuk, teraz wyjeżdżamy troszeczkę bardziej. Nie ma w ogóle ruchu, powiem wam, że dzisiaj jest akurat taka godzinka, że może ludzie są w pracy. No dobra, rozpędzamy tą maszynę, a tutaj ten przejeździk sobie po prostu zostanie i niech sobie będzie. O kurde. Powiem wam tak, pokażę wam jeden aspekt odnośnie tych przyczep, tylko zjedziemy sobie trochę na pobocze, bo nie będę stawał na środku drogi i nie będę wam tutaj blokował ruchu i nie będę tłumaczył. Patrzcie, te przyczepy, one do tyłu trochę osiadają, patrzcie, tutaj idzie do przodu, a na tyle są naprawdę tak jakby osiadały. No aż dziwnie tak trochę to jest zrobione, ale powiem wam, że trudno. Co to za różnica? Aby po prostu nic tam nie wyłamało. Bo jak się coś by wyłamało, to dopiero były problemy.
Dobra, jedziemy. Także dzisiaj widzowie, nowy nabytek, kopanie ziemi, równanie terenu, pokazowa sprawa, jeżeli chodzi o płot, bo ten płot będzie dochodził idealnie, się stykał ze ścianą obory. No i obora, jak pewnie się domyślacie, która z tamtej strony nie ma żadnych wyjazdów ani nic, bo ona ma wyjazdy o taką, że można ją po prostu wzdłuż przejechać, ale wszerz już nie przejedziecie. Są po prostu jakieś okna i takie tam duperele. Tak to w projekcie wygląda. No to tam ta ściana będzie służyła jako ogrodzenie, no bo przez taką ścianę no raczej nikt nie przejdzie. Szybciej ten płot drewniany ktoś przeskoczy niż przez oborę będzie w stanie gdzieś tam sobie przejść. Także moim zdaniem jest to fajnie ogarnięte. Tak, tak trzeba po prostu działać, bo na co mamy stawiać tam płot, na co mamy to grodzić, jak zaraz przy płocie by była ściana obory. Takie troszeczkę moim zdaniem było bezsensowne, a tak jak ogarnęliśmy to w ten sposób, zresztą zobaczycie to pewnie w kolejnym odcinku, bo tam dalej trzeba będzie ogarnąć płot. Jeżeli chodzi o sprawy silosowe, to myślę, że na live'ach będziemy sobie ogarniać ten temat, jak to wszystko dobrze postawić, żeby to było też idealnie przejezdne. Była możliwość zawracania, chociaż ten tył jest tak ogarnięty tego gospodarstwa, widzowie, że naprawdę no jest zakres możliwości dosyć piękny i można ten silos stawiać gdzie się chce. Nawet jeżeli postawimy go przy oborze, nawet jeżeli postawimy to za tym garażokurnikiem, wzdłuż, przy ścianie, bo to taki no silos jakieś takie będziemy porządniejszy już chcieli stawiać najprawdopodobniej, no to będzie dobrze wyglądać. Silosy też chciałem postawić, bo jak wiecie, no w tamtym sezonie, tym pierwszym, nie mieliśmy za bardzo gdzie składować zboża, a te zboża się już dojrzewają, także pasowałoby powoli się rozglądać za silosem. Skąd brać na to pieniądze, powiecie? No właśnie nie mam pojęcia, skąd brać na to pieniądze, ale jakoś będziemy tutaj ogarniać, żeby po prostu te fundusze się pojawiły, no i żeby silosy stały, no w okresie żniwnym już chociaż jeden, żeby silos był, no ale ja wolę już na zapas dwa silosy pobudować, żeby to wszystko miało gdzieś tam miejsce, bo jak pobudujemy sobie silos, co ma 50 tysięcy, no wiadomo, lepiej trzymać 50 tysięcy niż pojechać i sprzedać w okresie, w którym to zboże będzie tańsze, ale to jest jeszcze, widzowie, temat taki, który będziemy ogarniać sobie na live'ach. Tutaj ten gościu chciał właśnie, żeby tą ziemię mu sypać gdzieś w tym miejscu, także ja mu po prostu będę sypał tutaj gdzie chciał. Weźmy sobie, zobaczmy jak wygląda sprawa z przyczepami, bo to nie jest ta przyczepa zaznaczona, tylko ta i ona nam sypie na lewo, to musimy sobie zmienić na prawo. No jak zwykle, farmingowe problemy, no nie? Dobra, już możemy przystępować do sypania. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o sypanie ziemi. No dosyć spoko, powiem wam, że szybko nam to sypie. Oczywiście przyczepa z wysypem, no bo jakby mogło być inaczej. Nie wiem, ile on tych przyczep będzie chciał kupić, bo ja najprawdopodobniej będę miał takich kursów tutaj. Powiem wam, że nawet nie wiem, ale no jeszcze ze 2-3, no to raczej na pewno będą. Dobra, sypiemy sobie na prawą stronę. Elegancko, zetorek do tych przyczep, powiem wam, 135 koni mimo, że to nie jest nie wiadomo ile, to z tymi przyczepami sobie lata, czyli ze zbożem też będzie sobie latał. Nie wiem jak to będzie w cięższych warunkach, takich jak na przykład błoto, czy coś w tym stylu. Może być tyćkę gorzej, ale no jak się już ruszy, no to po prostu jedzie. Tak jak tutaj asfaltówką cały czas jechaliśmy po terenach utwardzonych, no to nie ma tutaj problemu. Nie wiem co on tam będzie tutaj sobie budował, widzowie. Czy będzie coś zasypywał, czy coś w tym stylu. Ja jeszcze pokażę wam, widzowie, rzepak, który tutaj sobie rośnie, bo to też jest mój kawałeczek. Ale to jest taki cienki kawałek. Nie to, że jest słabo, jeżeli chodzi o zbiory, chociaż nie oszukujmy się, tutaj się przyjeżdża, no to nawet tej przyczepy raczej nie zapełnimy tym rzepakiem. Ale patrzcie, jak to wygląda. Gdzieś tam sobie rośnie, mogę wam to pokazać mniej więcej. Rośnie rzepak, wzrost zbioru plus 55%, nawiezienie 0%. Tu akurat nawiezienie jest dosyć słabe, dlatego to będziemy ogarniać te nawozy. 28 metrów, ja będę musiał go jakoś inaczej poustawiać, ten rozsiewacz, widzowie, żeby mi to na trawę nie leciało, bo szkoda nawóz gubić, gdzie tutaj mamy łąkę jakiegoś gościa. Tutaj mamy nieużytki, które po prostu, no nikt tutaj nic nie robi. No i mamy rzepak, także ten rzepak jest tylko do tamtych drzewek, tutaj nie wiem ile to sypnie tak naprawdę. Tu mamy jedną, kurde, piątą hektara może, nie wiem czy tu jest w ogóle nawet 20 arów, tak szczerze. Także ile z tego będziemy mogli sobie gdzieś tam tego rzepaku skosić, nie wiem, na pewno nastawiam się na ogół. Będziemy liczyć, łączyć kawałeczki i ile będzie sypać z danego hektara danego zboża. Mamy oczywiście jęczmień, mamy pszenicę, mamy rzepaki, mamy kartofle, ale to kartofli to jest bardzo mało. Kartofle też oczywiście na sprzedaż tylko i wyłącznie będą, bo świń żadnych nie mamy ani nic w tym stylu, także zostawimy tylko dla siebie kawałeczek.
Może nie wiem ile tam. No bardzo mało, bo to tam na jedzenie, a reszta wszystko pójdzie, widzowie, na sprzedaż, jeżeli chodzi o kartofle, rzepaki, pszenicy trochę zostawimy, żeby po prostu dla kur było, czy tam jęczmienia, żeby sobie coś dziubały. No i kukurydza, której jeszcze nie mamy zasianej, ale też będziemy to wszystko ogarniać. Nie będziemy robić kukurydzy na ziarno, bo tam pisaliście mi na live'ach, żeby zrobić coś takiego. Można, ale na pewno nie w tym sezonie, bo ja nie mam do dyspozycji żadnego pola. Jeżeli sobie zasieję teraz jedno pole, które mi zostało kukurydzą, no to będzie to po prostu potrzebne na kiszonkę. Inaczej tego nie mogę, widzowie, zrobić, bo no, tej kiszonki troszeczkę się przyda. Ile krów ja będę miał w tej oborze na start, też nie wiem. Mi się zdaje, że kupimy sobie na razie 5 krów, które będą gdzieś tam hodowane tylko i wyłącznie pod mleko. Zobaczymy, jak to się będzie opłacać. Tutaj o, też mój kawałeczek, jak widzicie, też wszystko fajnie rośnie. To jest już taki okres wiosenny, że naprawdę te pola bardzo fajnie wyglądają. No tutaj kupiliśmy ten rozsiewacz. U ludzi nic tu się za bardzo nie dzieje. Kukurydzy jakieś stoją, tu jakieś trawy już rosną powoli, może to będę kosić. Także tak to, widzowie, powoli, powoli sobie wszystko wygląda i tak żyje ta wieś sobie powolutku. Tutaj przejazd, też jakieś łąki, tutaj patrzcie, tutaj pozostałości, tutaj co niektórzy pozostawiali te gospodarstwa, nie wiem, czy to ktoś będzie kupował, co niektóre mamy na sprzedaż powystawiane tereny. Tam jeszcze ścierniska jakieś, nie wiem, czego to nikt nie przeorał, może to pole gdzieś będzie na sprzedaż, to może się skusimy, kartofelki sobie tutaj rosną. No i dobra, widzowie, a to jeszcze parę kursów na pewno dzisiaj będę musiał zrobić. Mi to zejdzie nie wiem ile, bo nie wiem ile tych kursów będzie po prostu wymaganych. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na kanale. Narka!